Witam, mam na imię Angelika, jestem tutaj z ramienia firmy Global Logic. Dzisiaj miałam przyjemność uczestniczenia w szkoleniu Lean Management, które było oparte na grze Koromo. Bardzo fajne doświadczenie, coś nowego. Na początku zaczęliśmy od samej historii, jak powstał Lean Management, a następnie mieliśmy możliwość wdrożenia się w Lean Management poprzez grę. Bardzo fajne było zapoznanie się z uczestnikami gry, znalezienie własnej strategii. W związku z czym wydaje mi się, że każdy z nas będzie mógł wziąć odrobinę z tego szkolenia do własnej pracy. Gorąco polecam. Czyli tutaj samą... jest ten? Nie, to one są wspólne. To jest osoba, która jest ten i to bankier, wszystkie będzie wszystkie tym wszystkim zarządza. I tak samo tutaj też to jest wspólna pula. Jak najbardziej. Dobra. I tak, naprawa samochodu z dwoma uszkodzeniami wymaga dwóch ludzików, więc żeby naprawić te dwa pola, dwa ludziki muszą wskoczyć. Współpraca uczelni wyższych z biznesem jest podstawą nowoczesnego kształcenia. Dlatego cieszę się, że tego typu spotkania mają miejsce. Kaizen, no my jesteśmy od Kaizenu, więc dobra, nie mamy innego wyjścia. To każdy po jednym Kaizenie wybiera. Każdy po jednym? Tak. Czyli tutaj 1000 jenów bankier powinien dać? Tutaj? O, tutaj mamy pierwszą nagrodę rzeczową. Brawo. Mieliśmy dzisiaj przyjemność gościć jednego z naszych partnerów biznesowych, firmę Global Logic, która wzięła udział w szkoleniu z gry Koromo. Jest to bardzo ciekawe rozwiązanie, bo ćwiczące zagadnienia teoretyczne w praktyce poprzez grę planszową, w ramach której uczestnicy zapoznają się z koncepcją i zasadami Lean Management. I w odniesieniu do konkretnego przedsiębiorstwa identyfikują problemy, w zakresie których wskazują różnego rodzaju metody, narzędzia z zakresu Lean Management. Takie jak Kaizen, 5S, wizualizacja, Kanban, Just in Time. Ale mi się wydaje, że pracujemy tak, jako drużyna. No ale wiesz, no ale jak patrzę, tak, tylko że jak na przykład jedna osoba wybiera najlepsze, to wtedy ja mniej zarabiam. Za tym pierwszym, co wrzuciłyście, nie miałeś nic? Dobra, czyli ja tu mam tylko ludzików? Nie. Tysiąc? Ten ludzik wraca tutaj i to wraca do zużytych. Gra Koromo odzwierciedla przykładowe przedsiębiorstwo, gdzie pracownicy, uczestnicy gry mają obowiązek czy zadanie rozwiązywać typowe problemy i przykłady, stosując praktykę związaną z koncepcją Lean Management. Dzięki temu kształtują swoje kompetencje w zakresie nowych metod, koncepcji i narzędzi Lean Management. Nowa maszyna, a nie, to tutaj jesteśmy teraz. Nowa maszyna albo oznakowanie stref. Może byśmy nową maszynę wzięli i się zrzucimy ile na nią. Kasy? Ile nowa maszyna? Ja mam 5. Mamy, ja będę podpowiadał, co ona daje, ale później możemy kupować usprawnienia, które na końcu nam się przydadzą. I jeśli chodzi o grę, to właściwie tyle. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło, że po raz kolejny gościliśmy na warsztatach w Centrum Lean partnerów biznesowych w kierunku logistyka i inżynieria zarządzania. Zapraszamy serdecznie kolejnych partnerów. Będzie nam niezmiernie miło Państwa gościć.